Donald Tusk zapowiedział, że woli w Sopocie wsiąść w taksówkę i w 20 minut być na lotnisku, niż jechać do centralnego portu komunikacyjnego. Sugerując tym, że nowy rząd nie będzie rozwijał projektu CPK. Tylko w CPK nie chodzi o to, żeby jak najszybciej polecieć skądś na wakacje, tylko może on stać się strategicznym węzłem komunikacyjnym i terminalem przeładunkowym cargo, gdzie Polska leży w centrum Europy i by było po prostu wygodnie dowozić towary na całą Europę. No, ale jak wiemy, ten pomysł jest nie na rękę Niemcom, gdyż to one teraz czerpią z tego profity i tam znajduje się główne lotnisko cargo. Czy nowy rząd utrzyma ten projekt i będzie on dalej realizowany? Moim zdaniem po wypowiedziach polityków raczej on będzie zamknięty i nie będzie chęci do jego kontynuacji. A jakie jest wasze zdanie na temat CPK?